Witam wszystkich na moim kanale w nowej serii. Długo prosiliście o jakąkolwiek serię na tym kanale, więc oto ona. A że wczoraj wyszedł dodatek Rancho, to dzisiaj coś z tym związanego. Chociaż seria nie będzie stricte z końmi związana, nie martwcie się o tym. Poznajcie Alice Bloom. Oczywiście chcę wypróbować ten dodatek, więc ona jest koniarą, jest ambitna i uwielbia naturę. A jej aspiracją jest bycie mistrzynią jeździectwa. Przeprowadziła się ona do nowego miasta prawie z zerowymi funduszami. Wybudowała sobie tutaj niewielki dom, który praktycznie nie ma mebli, jest tylko to, co potrzebne. A za domem mamy małe miejsce dla dwóch koni. Generalnie będzie miała takie wiejskie życie, musi z czegoś zarobić, nie może znaleźć pracy, więc będzie zajmowała się dorywczymi pracami i zobaczymy, jak jej pójdzie. Na razie mamy 1800 simoleonów, jak widzicie w domu jest pustka, nie ma podłóg, serio nie zrobiłam nawet podłóg, no dobra, nieważne. Dajcie znać, czy wolelibyście tę serię z kamerką, czy po prostu skupić się na grze bez mojej twarzy. Myślę, czy by nie zacząć od po prostu faktycznie znalezienia sobie jakiegoś konia. Możemy sobie tu też kupić kozy lub owce, więc to jest ciekawe. I możemy tutaj albo kupić konia za tysiaka, albo uratować jakiegoś, wiecie, jakichś kiepskich warunków. I myślę, że jako Alice też pochodzi z takich kiepskich warunków, z kiepskiego domu, to utożsami się z takim koniem jak najbardziej, więc zobaczymy, co oni nam tu dadzą w ogóle do wyboru. Okej, wszystkie mają takie bardzo średnie cechy oczywiście. Są dorosłe. My byśmy chyba chcieli jakiegoś właśnie tutaj małego. Te dwa do wyboru, jeśli chcielibyśmy od najmniejszego mieć. Myślę, że weźmiemy sobie Pioruna. Zmienimy imię, bo to jest kobitka. A ma na imię Piorun, nie podoba mi się to. Bierzemy ją. Mam nadzieję, że mamy wszystko. Nie wiem jeszcze, jak dodatek działa. I czekamy, aż nasza Alice z nim wróci. Z uratowanym konikiem. Ja bym dała na imię Meduza. I patrzcie, jest nasz pierwszy konik. Meduza. Good. O kurde, mamy tu potrzeby wypisane i myśli o nas. Oho. Ciekawe, co sobie myśli. Zrobimy jeszcze z ciebie dobrego konia, Meduzo. A w ogóle fajna jest, taka biszkoptowa. Pasuje w sumie do Alice. Patrzcie, jakie to urocze. I nawet Alice się cieszy. O Jezus, patrzcie, jak słodko sobie śpi. No nie wytrzymam zaraz, naprawdę. No bida generalnie w tym domu. Ale jako, że Alice chciała się wyrwać ze swojego otoczenia, no to myślę, że i tak jest tu jej o wiele lepiej, no nie? Patrzcie na naszą meduzę małą. Ojejku, jaka energiczna, ojej. To my się podziergamy i widzimy się następnego dnia chyba, co? Chyba, że coś się zdarzy. Dzień dobry, Polsko! Mamy 10 poniedziałek i ogarniamy meduzę. Dokupiłam, mamy mniej kasy, bo dokupiłam ogrodnictwo, bo koń robi kupę, a kupa to nawóz, obornik. Mamy trochę rzeczy wystawionych na plopsy, dwie, może ktoś w końcu zdecyduje się kupić, nie wiem. I myślę, czy zamiast takich dorywczych prac nie pójść w jakieś, wiecie, na pół etatu, ale zobaczymy. Mamy dwie gwiazdki, ojej, to średnio. Dużo jest tu miejsca, żeby jeździć na koniu, zauważyliście? Duży jest ten obszar. Myślę, czy by se gdzieś nie pójść. Idziemy na miasto, wiecie? Alice, zaszalej. Chodźmy do parku, może kogoś poznam. A, weźmy konia, co nam szkodzi. Może pozna jakiegoś fajnego źrebaczka, kawalera. Co on robi? Wącha kwiatki? O Jezu, jak uroczo, wącha kwiatki. Ha! Przestraszona? Kwiatkiem? Jezu. Czemu tu nie ma ławek w tym parku? Halo? Jest jedna i śpi tam bezdomna. A nie, tu jest jednak. To faktycznie poszliśmy kogoś poznać, a sedzierga na ławeczce. Czemu nie? O, Meduza kogoś właśnie poznała. I dalej już przestraszona. Aż się z tego woła. Jay? Młody dorosły? Czemu wygląda jak nastolatek? Ej, spoko wygląda Jay. Ja cię chcę poznać. Czemu masz to w ręce tak dziwnie? Alice, ogarnij się, ej! Ja wiem, że może być ładny chłop, ale ej. No sorry. To znasz już go? Nie. No możesz się z nim przywitać? Dyrektorka, nie męcz mnie, jestem już po szkole, jestem młodą dorosłą. Pierwsze co... Jay, skarbie, jesteś w związku?
Jest w związku. No i życie Alisy legło w gruzach. Cześć. Ty tam? Jak ty tam się ten masz? Godność? Brak? Angelo. Może być Angelo. Zostaw ich wszystkich, idź do Angela. Bojskie powitanie. Jak ono wygląda? Suli, Suli. Nie idź mi nigdzie, bo ja muszę wiedzieć, czy jesteś w związku. Single. Single and ready to mingle. Centrum jest dzieckie. Powiedz mi coś na ten temat. Generalnie powiedz mi coś na każdy temat. Jakby wysłucham cię, Angelo. Mój aniele. Jaki jest nasz anioł? Kreatywny. Jesteś wiecznie wystraszona. Energia kiepska. Sorry, anioł. Idziemy do domu, bo meduza psioczy. Koniec randki. Jeszcze coś oprócz energii cię męczy, skarbia? A teraz ma dobrą energię? Czy ja źle coś odczytałam? Czy ona nie chce, żebym była z Angelem? Wiecie co? Ja sobie wezmę normalną pracę na pół etatu. Kim ty możesz być? Wyglądasz jak bardzo mało... mała? Nie. Wyglądasz jak bardzo miła baristka. Ratowniczka wodna brzmi dobrze. Idziemy na to. Oto Alice w wersji sportowej. Ocena? Koń! Boże święty, koń! Kim jesteś, dorosły? Za stary. Ale tak kiepsko mu idzie. Co? Czemu zniknął wchodząc na moją parcelę? Halo? Simsy? Okej. Czy ona nie jest cudowna? Nikt nie chce od nas kupić czapek. Nawet dla psa. Co? Koń coś od nas chce? Mówi do nas. Ej, przełom! Będziemy zergać dalej. Może w końcu ktoś coś kupi. Skarpety. Jakieś skarpety. Może takie szaro-czarne ktoś kupi. Angelo do nas napisał. Nie ma pracy, chłop. Szkoda. Może też będzie koniarzem. To randka! Tak. On jeszcze o tym nie wie, ale to jest randka. Totalnie. Chłop nie wie, w co się pakuje. Ej, pasujemy do siebie ubiorem tak w miarę, nie? Te bluzeczki, coś? Jesteś w związku, czy nie? No i super. Kup festiwalowy też jest, ale ja jestem biedna. Zaraz to ja będę spać na ławce obok tej laski w parku. Nie no, nie będziemy jeszcze z nim flirtować bez przesady. Aha, nie lubi białego, lubi pomarańczowy, lubi żółty i różowy. Co, czemu tu jest kino? Dobra, na randce byłaś, ten sen gdzieś polazł. Na moje to możemy iść do chaty. Dobra, czas o siebie zadbać. Dzwoni Angelo! Co? Czy zechcesz mnie przenocować? Tak! O mój Boże! Faktycznie lubi żółty, żółta walizka. Witaj! Wiem, że nie mam podłogi. Ale jak będziesz moim sugar daddy, to będzie podłoga. Usiadł obok nas, rozmawia z nami! Suli, Suli! Jeśli przeglądałeś właśnie na tym telefonie Tindera, to masz przerąbany ziomek. Ej, sorry, jeśli słyszycie to chrupanie, popcorn sobie zrobiłam. A teraz jesteś w związku? Nadal jest singlem. Mam nadzieję, że nie za moją kasę gotujesz. Tul się? Ja nie wierzę, że to zadziałało. Co jest grane? Ej, z Alice to jednak... Dałam mu buziaka w czoło. Doj! Ej, już się kochają. Opowiedz dowcip, że koń by się... Ja wiedziałam, że oni są świetną parą. Jakby wiecie, jeśli szukacie kogoś, polecam się jako swatka. Wejba do niej powiedział. Ej, Angelo, sorry, ale... Dziecko. Nasze dziecko wyzywa. Wiem, że jeszcze nie wiesz, że mamy dziecko. Ale nasze dziecko to meduza. I depczesz po tym kubsku. Co robisz? A tylko sobie zrobiłeś. O ty chamie. Ej, no ale co ty tutaj? Skąd ty te śmieci? Czemu mi śmiecisz w chacie? Dobra, ziomak, ja nie wiem generalnie, gdzie ty będziesz spał. Bo ja mam jedno łóżko. Więc zostaje ci kanapa, chyba że chcesz się ze mną przespać. Znaczy za lis, boże. No nie sprząta po sobie. On ciągle gotuje i to nie za moją kasę. Ej, jakby ja go stąd nie wypraszam, możesz tu sobie mieszkać, wiesz, ziomek? Lamo jagodowy super sierp. On to zrobił? Kurde, stolnia, ha. Publicznie wyznaj miłość? To nie za wcześnie? No. Nie idziesz chyba spać, nie? To moje łóżko. Czemu ty ciągle pierdzisz? Słyszałam to. To nie byłam ja.
Dobra, darmowe jedzenie. On śmieci bez przerwy. Ej, on ciągle gotuje, no. Damy jej tego chłopa. Co mamy do wyboru? Są tylko dwa konie. Mamy koniczynka albo wira. Myślę, że weźmiemy koniczynka. Wir jest zbyt podobny do meduzy. I nazwiemy go. Myślę, że Zenit będzie ładnie. Musi się przywitać teraz z meduzą, a my się przywitamy z Angelo. Czemu koń w domu? Co się dzieje? Koń w domu chciał mnie ugryźć. Czy ty możesz iść sobie tym koniem? Co ja z nim teraz zrobię? Boże święty, koń w domu. A wyszedł. No dobra, nieważne w takim razie. Zostaw skrzynkę. Oho, patrzcie. Są. Pierwsze przywitanie. Pozytywnie. Nie są siebie chyba pewne jeszcze, ale. Overall? Rozmawiają sobie. Patrzcie. Sprząta. Boże, nie wierzę, on w końcu sprząta. Kałuże tylko, co prawda. Ale wciąż. No i robi jedzenie? Nie, je. Dobra. No ciągle pierdzi. Czy kwiaty chcą się podlać? Nadal nie, a już urosły. Niewiarygodne. Ej, bardzo inteligentnie się położyli, nie? W każdej chwili konie mogą ich zgnieść. Tak przed stajnią się gapią w te chmury, których nie ma. Ej, my mamy coraz mniej kasy zamiast coraz więcej. Widzimy się rano. Uwaga! W nocy ktoś chciał kupić czapkę. Idzie! 5 dyszek dla nas. Ten to ciągle chce mnie gryźć. Ciężki będzie ten Zenit. Serio. Za godzinę do pracy idziemy tak na głodnego. No trudno, konie były bardziej ważne. No nie kłóćcie się, dzieciaki! A to Alice w odsłonie kąpielowej letniej. 32 mało, ale rośliny chcą się podlać? Tak. No czemu mi wchodzisz ty z boku do toalety? Te dalej, one się coraz bardziej nie lubią te konia. Naprawdę, cały czas minusy widzę, jak lecą z ich strony. Oj, żeby ci nie upierdzielił, stary. Zenit tak tylko wygląda ładnie. Ty karmi go, ale jajca. Czas z nim pofirtować. Pierwszy pocałunek? Dajesz. Alice. Udało się! Pomoc, o pomoc, pomoc, o pomoc w sprzątaniu. No super mi idzie polski. Dobra, pierwszy raz pocałowaliśmy się z naszym Michałem Aniołem. Mamy Meduskę i Zenita, które się bardzo nie lubią. Zenit nie lubi też mnie, a Michała Anioła lubi o wiele bardziej. To jest ciekawe. Meduza jest kochanym konikiem, kocham ją całym serduszkiem. Co? Ja chciałam kończyć odcinek, a Michał Angelo mi tutaj pyta się, czy będę jego dziewczyną? Oho, bo się wzruszę. Znaczy nie, Alice, Boże Święty. Tak! Boże Święty! Daj buziola! I myślę, że tym sympatycznym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Dajcie znać, jak Wam się podobał. I widzimy się już niedawno. Dajcie znać też, czy chcecie takie odcinki z tej serii raz czy dwa razy w tygodniu. A ja się z Wami żegnam. Cześć!